Słuchaj, jak wyglądało twoje spotkanie z Davidem Beckhamem? Bo jeden z was okazał się hamem. I nie Beckham. Będę strzelał. Ty. Tak. Jak to było? Bo to już legendy krążą. To jest taka anegdotka, którą ja kiedyś niepotrzebnie powiedziałem dziennikarzowi i z tego wyszło, wiesz. No ale co? No. Ale poczekaj, czy ty chciałeś udowodnić, że jesteś lepszy, że jesteś z Polski, że to my, Grunwald, nie, chciałem udowodnić, że jest równy nam. Jak on się poczuł? Nie wiem, zaśmiał się. Jak to było? Bo podejrzewam, że są na sali... Wyglądało to tak po prostu, że on wchodził, przyjechał na kilka dni czy dwa tygodnie na treningi z nami. Mhm. I chodził po szatni i się z każdym witał. Ja go po prostu zapytałem, kim on jest, jak ma na imię, że miło go poznać. A on wziął tlen i tak... I'm your father, look. Nie, powiedział, żebym spojrzał na reklamy, wiesz, w samej bieliźnie, które ma. Naprawdę? No to tak dowcipnie. Nie. Zaśmiał się, przedstawił się, powiedział, że ma na imię David i to wszystko, wiesz. Jestem mężem tej ze Spice Girls. Mam nadzieję, że zrozumiał. Okay. Bo poznałem go, wiesz.